Siemaneczko. Lecimy z kolejnym dniem. Stanąłem tam chwilkę pod tym Haldi, bo o 12 się otwierają. Myślałem, że wpadnie jakiś hinduski obiadek. No ale nie wpadł. Jakiś makaronik, nie? Byłem dzisiaj sobie na Limanowskiego w Globo Center wymienić plecaczek. Mój już wysłużony na nowy. Dostałem ten taki nowy. Z pokrowcem przeciwdeszczowym. Tam pokazałem pani, w jakim stanie jest. No tak, no nie wypada do klienta jeździć z takim szarpanym plecakiem, gdzie jeszcze jak deszcz pada, no to zalewa jedzenie. Kazała mi tam jakiś formularz wypełnić i dała mi nowiutki plecaczek. Także testujemy sobie go dzisiaj. Zamki patrzyłem tak na szybko, jakby lepsze niż w tym poprzednim, ale na rogach dalej się zacina przy otwieraniu. Więc podejrzewam, że też długo nie posłuży. Ale bardziej jak ten plecak interesował, carry up. Akceptuj. Krakowska 29. Bardziej jak ten plecak interesował. Dzień dobry. Wlazł by pod wózek golfowy. Bardziej jak ten plecak interesował mnie ten pokrowiec właśnie przeciwdeszczowy. Ja go z przyjemnością przymontuję na zielonego. Carry up. Siemano. Dzień dobry. 8 czy 5 jakby było, to jestem. Dziękuję. Aleja Powstania Warszawskiego, Business Lab. Taki mi się wydaje mniej pojemny ten plecak od Uberowskiego. Taka mała torebka, zahaczałem o ścianki przy wkładaniu. Co, śpią ci ludzie dzisiaj? Gdzie ja mam jechać? Dołem pojadę. Ale ten rower się tłucze. Nóżka, błotniczek. Zabezpieczenie. Ten uberowski plecaczek był taki bardziej incognito. Z przodu nikt nie wiedział, że ja kurier. Bo miał czarne szelki. A ten jest cały jebitnie żółty. Ale to w sumie dobrze. Widać mnie z daleka. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny.
O, idą mali budowlańcy. Jakby gdzieś tu. Jakiś business lab. Nie wygląda to jak dzielnica biznesowa. O, pinball. Są tu jakieś numery? Zajebiste. Ciebie. Gdzie jest 15? Przepraszam, który to będzie 15? Ja nie wiem. Dobra, dobra, szukam dalej, dzięki. Gdzieś pyszniaki startują. Gdzieś wejście od Lobos. Tyle mi to nie mówi, jakieś wejście od Lobos. No nie, no Darek syn kurwa na pierwszym zamówieniu. Taka lipa. Jest 17A, 17B. Proszę bardzo, gdzie będzie 15 budynek? Teraz? Bo Pineskę mam tu ustawioną, 15 budynek. To jest 17. A i B właśnie, 17, a? 17A. A Lobos jakieś? A Lobos jest tam, tutaj. Musi pan objechać tutaj, po prostu w tamtą stronę, tylko sobie objechać tutaj. Dobra, dobra, dzięki. Tu mogłem przejechać, gdybym był. Z czego jestem? Z Wolta. Dzień dobry, ja z Woltem przyjechałem. Jestem na miejscu, tutaj przed drzwiami. Ok, dzięki. A, tam. Dzień dobry. Dzięki, do widzenia. Coś długiego. Carrefour fabryczna. Pod Krokusa. Kurde, będę czekał znowu. I też na tej fabrycznej się tupcą tak z tymi zamówieniami. Nie wiem, czy dobrze, że ja to wziąłem. No i ten plecak Glovo ma jeszcze jeden minus. Znaczy to jest dla mnie minus. On jakby miał za szeroko wszyte szelki. Nie leży mi dobrze na plecach, zawsze mi się jedno ramionczko, uszko mi się zsuwa. Jakbym był trochę szerszy w plecach, to byłby idealny. A, zasłoniło mi, skoczyła. Dziesięć razy gorsze niż spadochron, pani mówi. Czekaj, co ile oni tu skoczą. Myśmy zaczekali chwilę i tak zamówień. Zamówień jeszcze nie jest gotowe. Jak się patrzy na filmikach na YouTubie, to nie jest takie straszne. Ale jak teraz popatrzyłem, jak ją tu miota, ona się odbija jak piłka. To już tak kolorowo nie jest.
będzie następna. Dziwne kolory ma ta lina, tak jakby była poszarpana. Aż sam ten wyjazd jest porąbany. Ciekawie, ile to jest metrów. To chyba taka wysokość jak Hyperion. Ciekawe, czy od razu skoczy, czy będzie pitu pitu. Loj. Porąbane musi być uczucie w momencie, jak już się odbijesz od dołu. Wyrzuca się z powrotem do góry. Dobra, jedziemy. Że zrobiła już to. Nie poszedłem na to. Do pomocy? Nie, nie, osobne. Nowe. 485. Cztery, osiem, pięć. Cztery, osiem, pięć? No. To nie wiem. Pan jest zamówiony do tego. Tu ma pan. Do pomocy pan. Aha, dobra, dzięki. Ja to wiem, czy to do pomocy, czy to nic nie pisze, czy do pomocy, czy osobne zamówienie. Ja miałem numer podany. W lewo to pisze, że refund. Na dobrego pasterza. Znowu jedziemy na zadupie. Pewnie znowu wrzuci lowe schabowe. Mam tylko nadzieję, że ona w tym Carrefourze się nie zasugerowała plecakiem. Nie dała mi zamówienia jakiegoś z Glovo. Nie będę jaja. Ja jej numer podałem. Nie mam wglądu w to, co jest w zamówieniu. Tak, to bym rzucił okiem, czy tam są jakieś banany, nie banany, czy w zamówieniu mam banany. Czy to nie jest ten zielony blok, co wczoraj w nim byłem? Co mi się nie nagrało? Tak, to jest to. I później stąd pojechaliśmy na dywizjonów. Woreczki poustawiane. Chyba też się ten strumyczek delikatnie podniósł. Ramka otwarta. Ty. Aż tak? Tereny zalewowe, tak? Oni to bloki postawili. 5 minutes later. Hello, Volt. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Dostarczone, potwierdzone. Dawaj tego schabowego, jak już tu jestem. No minęliśmy schabowego, nie dało. Pewnie dojadę tam do skrzyżowania i rzuci. Kurde, baterię mam do wymiany w telefonie. Zajechałem go na tej kurierce. 85% kondycji baterii. Ciekawe, ile wymiana w 12 Pro. Tam widziałem, że chyba 300, ale to nie wiem, czy sama wymiana,
czy wymiana już z baterią. Nie mam zielonego pojęcia. No co jest? 13 godzina. Nikt głodny nie jest. Albo tak jak u mnie, już po 15, połowa miesiąca. To już nie ma pieniążków na zachcianki. Inaczej zrobimy może rakowicką. Ciekawe, gdzie w Wolcie pisze, że jestem przydzielony jako pomoc. To Uber też o mnie zapomniał w ogóle. Ludzie chyba sami gotują w domu. Nikt nic nie zamawia. Jadę w stronę domu, może tam z Semali coś wrzuci. Chyba ten żółty plecaczek mi tak pecha przynosi. No bez jaj, żebym wrócił z dobrego pasterza i żeby ani jedno zamówienie nie wpadło. Hańba. Nie jesteś z Ubera. Teraz na środku skrzyżowania. Muchachos. Dobry, 0,05? Nie. To, że jak mam ciągłość tych zamówień, to mogę jeździć bez końca, tylko bateria mnie ogranicza. Ale tak jeżdżę i nie ma tych zamówień. To momentalnie mi się odechciewa i nawet jak już potem wpadnie to zamówienie, to mi się go nie chce robić, tak jak teraz. Ale zmusiłem się, jedziemy, może już po tym będzie ciągnąć. I chęci wrócą. To tak, żeby te 8 dyszek zarobić, to jest takie minimum, no. Stówka już jest git. 120 jest super. Volt dzwoni. Ja tu mam w sumie 900 metrów, więc KFC Kazimierz biorę to od razu. Zaczyna się coś dziać. Tylko, że musi jeden zadzwonić. Żeby drugi coś dał. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Lecimy do galerii Kazimierz. Dziewięć, osiem, siedem? 60. Dziękuję. Nie taki zły ten plecak. Lepszy taki za darmo niż za stówkę zieloną. Ale jak już dałem tą stówkę za zielony,
to będę sobie z nim jeździł. W sumie za tego żółtego na początku też dałem 120. Uber od razu coś daje. Także dzicior. Akceptnę sobie to, no bo tu w sumie na miejscu zaraz. Inaczej zrobimy. To też jest. Też jest KFC. Odbiorę to od razu. Co by te dwa razy gonił? Dziękuję pięknie. Nie wiem co ten młody wziął, ale konkretnie pobudzony. Kurde, trochę przypał, bo jedna babeczka obsługuje klientów, przyjmuje zamówienia, odbiera pieniądze. Wydaje kurierom. Troszkę za długo to zeszło. Jeszcze po każdym odbiorze pieniędzy ręce musi umyć. Wziąłem tego Ubera, a wpadł jeszcze jeden, czyli mam teraz 3 na sobie. 1 volt, 2 Ubery. Ojej. Jeden zrzut mamy na Masarskiej. Ubera, to zrzucę to. I później szybko z tym voltem. I potem dopiero ten drugi Uber. Ale fura. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Jest, nie? Drugi Uber. Jest na getta. To przejedziemy przez Romanowicza i na getta i będzie git. Będzie klikał w telefonie do nas jechać. Halo, Volt? Okej. Ja zostawię tu, jakiś Paweł przyjdzie. Za sekundę. Dzięki. Dobra. Ja mam baterię, bo kolejne wpadło. Jeszcze mam. Idziemy zawieźć na getta. Tego Ubera drugiego. Papa, pasta, pasta. Bar z Lipowej. Pewno pizzka. Gdzieś na Krowodrze chyba z tym. Za 17 ziko. W sumie tu jest Lipowa. Gdyby to było gotowe, to bym to mógł od razu zgarnąć.
Czy mi to zajebało? Ty, wjechałem w jakąś... W jakiś rój os chyba. Mam nadzieję, że nie siadła na mnie żadna więcej poza tą jedną. Ja pierdolę. Ciągną pizdy do żółtego. Dobra, dostarczymy najpierw. Nie róbmy jaj. Klient czeka na jedzenie. No i od razu mi humorek wrócił i chęci do jazdy. Mimo iż trzeba jechać na krobocie, no to jedziemy. Targowa. No się na targową mam dostał. Halo, dzień dobry. Uber, przepraszam, to jest ulica Targowa, tak? 5. Ulica Targowa 5, tak? Dostawa. Aha, czyli nie Targowa, bo mnie tutaj poprowadziło. Dobra, to jestem chyba pod złym adresem. Dobra, to idę szukać dalej. Zaraz będę. Przepraszam, kawałeczek się zajechałem. Proszę bardzo, do widzenia. Jedziemy po pizzkę na Lipową. Ubera to już wyłączę. No to raczej będzie ostatnie zamówienie. Prąd się kończy. Dobrze. 768. Słowackiego, a nie Sienkiewicza. Do widzenia. No, samoróbka czy taki już kupiony? Nie no, samoróbka. Samoróbka wyjdzie, bo izolacja jest. No druciarstwo jest, ale jeździ. Ma służyć do roboty, nie wyglądać. Ile taki zestaw kosztuje? Bo to sam... się kupuje baterie, koło i co jeszcze? Sterowniczek, no. Wyświetlacz, no i w sumie tyle, piątka. Piątka wychodzi? No to jak za nowy rower prawie, nie? Zależy jaka bateria też, nie? Bo to jest... No do 60 pojedzie. Dobra, uciekam, bo następny jest. Na razie. Dobra, tu jeszcze jest coś szybkiego na Królewskiej. Bo za 9 zł i wracam. Ja nie popatrzyłem w tą stronę, będzie dostawa.
Ale tak była jeszcze w stronę Bronowic, no to pyta. Ale na szczęście na Kropoterską. Zawsze na tej Kijowskiej mam problem. Jak nie z mieszkaniami, to ze znalezieniem lokalu. Ja nie wiem, to jest jakiś, nie wiem. Dzień dobry. 692. Widzenia. Dzień dobry. I do widzenia. Nie wiem, czy mi pamięć starczy na karcie.